6 km na północny wschód od Ostrowa Wielkopolskiego, nad Niedźwiadą, leży wieś Lewków. Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z początków XV wieku. U zarania swych dziejów była gniazdem rodowym Koźmińskich, a pod koniec XVIII wieku stała się własnością rodziny Lipskich, herbu Grabie. Ostatnimi przedwojennymi właścicielami Lewkowa zostali bracia Jan i Józef Lipscy. Józef Lipski przed wybuchem II wojny światowej był ambasadorem Polski w hitlerowskich Niemczech. W Lewkowskim parku rodzina Lipskich wzniosła okazałą rezydencję pałacową, a na północ od niej, w połowie XIX wieku, kościół w stylu eklektycznym. Świątynię pod wezwaniem świętego Wojciecha wybudowano w miejscu wcześniejszej drewnianej konstrukcji z 1710 roku. Ta zaś była lokowana na zniszczonej budowli z XIV wieku, której fundatorem był Adam Koźmiński. Wiemy też, że poprzednie kościoły na pewno już od około 1520 roku nosiły wezwanie świętej Zofii Męczennicy. Obecna budowla została wzniesiona dzięki fundacji Salomei z Obiezierskich Lipskiej i jej wnuka Wojciecha Lipskiego. Świątynia jest ceglana, otynkowana i orientowana według kierunków świata. To konstrukcja jednonawowa z węższym, przykrytym kolebkowo prezbiterium, zakończonym apsydą. Nad wejściem od strony zachodniej góruje wieża zwieńczona w narożnikach czterema stożkowatymi wieżyczkami, pinaklami. Na każdej z nich osadzono metalowy krzyż. Na wieży w latach 50. ubiegłego wieku zawieszono trzy dzwony. Gdy wchodzimy do świątyni przez kruchtę, naszą uwagę przykuwa krata z datą 1732 i inicjałami KP. To wspaniałe dzieło sztuki kowalskiej pochodzi z klasztoru cysterskiego w Ołoboku i jest pięknym przykładem ornamentacji w stylu regencji. Inicjały KP należały do ksieni tego klasztoru Katarzyny Pawłowskiej. Brama została zakupiona do fundowanego kościoła w 1817 roku, zlikwidowanego przez kasaty pruskie konwentu cysterek. Wnętrze świątyni utrzymane jest w jednolitym neorenesansowym stylu. Mimo że święty Wojciech był patronem rodu Lipskich i w świątyni zobaczymy liczne wizerunki biskupa, to jednak w ołtarzu głównym znajduje się obraz przedstawiający świętą Annę Samotrzeć ze świętym Janem. Jest to wykonana przez Leona Kaplińskiego XIX-wieczna kopia przechowywanego w Luwrze barokowego obrazu hiszpańskiego malarza Bartolomeo Murilla. Pod tym wizerunkiem znajduje się odrestaurowane po zniszczeniach wojennych przepiękne marmurowe tabernakulum z początku XX wieku, pochodzące z fundacji Zofii z rodu Lipskich. Wizerunki i sceny z życia świętego Wojciecha zobaczymy na łukach tęczowych i w szczycie ołtarza głównego. W kruchcie świątyni stoi rzeźba świętego w stroju biskupim. Warto też zwrócić uwagę na pochodzącą z końca XIX wieku chrzcielnicę. Jest to rzeźba przedstawiająca anioła podtrzymującego czaszę z wodą święconą. Ściany w prezbiterium kościoła są pokryte polichromią i stiukami. Dla podkreślenia roli fundatorów przy wejściu do zakrystii znajdują się herby rodzin Lipskich. W zachodniej części budowli umieszczono chór muzyczny z organami z końca XIX wieku. W oknach świątyni osadzono witraże. Przed wejściem do kościoła od strony ulicy zbudowano ceglany, ażurowy płot, na którego filarach umieszczono figury świętych. Po lewej stronie świątyni znajduje się kaplica mauzoleum rodu Lipskich z okolicznościową tablicą poświęconą Wojciechowi Lipskiemu 1805-1855, działaczowi społecznemu i narodowemu, twórcy gimnazjum w Ostrowie. Natomiast po prawej stronie stoi kaplica grobowa rodziny Biernackich. Z historią kościoła związane są postacie kandydatów na ołtarze, ochrzczonej w Lewkowie siostry Marii Włodzimiry ze zgromadzenia sióstr elżbietanek i proboszcza tutejszej parafii, męczennika z obozu w Dachau, księdza Romana Szymańskiego. Po zwiedzeniu kościoła w Lewkowie
warto udać się na spacer w kierunku miejscowego pałacu i zachwycić się parkiem oraz rosnącymi tu okazałymi dębami.